Jak bardzo produkty Carrefoura różnią się od oryginałów? Szkolajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. Programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. Ale co dzisiaj prostego będziemy komplikować? Jest to bardzo fajny segment, który robimy w każdym sezonie, tak. Każdą sieć sklepów. Było, to znaczy, tylko jeden prosty trik wystarczy, żeby rozpoznać, jakie segmenty muszą się znaleźć w ilości jeden w każdym sezonie. Dokładnie. To jest jakby za każdym razem porównujemy któryś z wiodących marketów do marek wiodących. Tak? Dokładnie tak. Marek wiodących marketów do marek wiodących wiodących. Dokładnie to robimy. Dokładnie to robimy. Przekonajmy się, co dzisiaj robimy. W dzisiejszym odcinku będziemy musieli rozpoznać, który produkt jest z Carrefoura. Będą jakby produkt z marki wiodącej oraz produkt z Carrefoura. Będą podane, no właśnie nie wiemy, jak one będą podane, bo nawet na dobrą sprawę nie wiemy, co to będzie. To i Marcel ją wszystko przygotowywał w tajemnicy. I powiedział, że nam niczego nie zdradzi. Niczego. Chociaż mamy leciutkie podpowiedzi już na planie widoczne, ale to będzie niespodzianka dla was oczywiście. Tak. No i co? Co miałeś kontynuować? Ja bym kontynuować. Tak, ja nie, bo powiedziałeś... Tak. No powiedziałem tak, no dobrze, to zróbmy teraz. Słuchajcie, dostaliśmy tutaj karmy, ale mamy... Karmy, to nie są karmy, to są dentastiksy i mamy, słuchajcie, z nami jest Stasia. Stasia będzie naszą pomocniczką, nie dam ci jej, bo właśnie ona się na tobie zleje było... za bardzo. Będzie, nie będzie widać jej, bo jest, patrz, biała jak śnieg. Nie, będzie wszystko dobrze twoja... widać. Dobrze, to masz, weź Stasię. Daj. No, właśnie było top 10 smutnych momentów w anime, chwili kiedy wyciągnąłem ręce, żebyś mi ją podał, a ty mnie tak olałeś kompletnie. No przepraszam, bo chciałem mieć pięknego pieska. Dobra, tak. Słuchajcie, mamy dentastiksy to są, tak? I one są, jeden z nich jest... markowy, a drugi jest z marki Carrefour. Dokładnie. Dobra, spróbujmy tego. Czekaj, dwa naraz i zobaczmy, który wybierze. Który bardziej podejdzie? Powiedz, który ci bardziej podchodzi? Tutaj polizała. Stasia. O, ten polizała. Ten jest... W przeciwieństwie do mojego kota, to no. Stasia wykazuje tutaj jakiejkolwiek chęci w ogóle tak, kooperacji. Tak, w pierwszym sezonie próbowaliśmy nie. Z Sona i Sona uciekła. O nie, Stasia dostrzegła już operatorów i są oni dużo ciekawsi aniżeli karma tutaj. Nie, ten jest ewidentnie, Dentastiks jest chyba bardziej lubiany. Czy ten będzie ugryziony? Stania, pięknie. Dobra, słuchaj. Nie to... no, słuchaj, ale oplute ty zostałeś. Chociaż... Nie, bardzo nie, to nie oplute, to jest... A słuchaj, a może pokazuje. Potrzymaj Stanie i zobacz, czy właśnie... Stanie, Stasia. Ja tak Stania, ty tak właśnie powiedziałeś. Zrobiłem sobie, no mogę sobie czasami... I zobaczmy, czy ponownie tak będzie, poczekaj. Tak. Poczekaj, upewnijmy się. To jest bardzo miarodajny test, psa na planie. Zobacz, jak leci cały czas. Nawet nie próbuje tego. No, nie próbuje. Dobra, to słuchaj. Dobra, słuchaj. Stasia wskazuje nam, że brązowy jej bardziej Stasia smakuje. Możemy zostawić już. Dobra, teraz, wiesz co, możesz Stasię wypuścić na wolność. Chodź, Stasia oddajemy. Już udowodniła wcześniej, że ona potrafi wyjść na wolność i się to całkiem nieźle udaje. Dokładnie tak. Ale Ignacy, powiedzmy sobie szczerze. Pies psem, ale jeżeli człowiek nie potrafi tego zjeść, to pies też nie powinien tego jeść. To się idzie przegryźć? Nie, zamierzam tego oczywiście połykać. Ale nie było takie złe. Wiesz co, mój smakuje jak nieugotowany makaron. Mój smakuje jak taki bardzo, bardzo... O! Bezglutenowe ciastko czekoladowe. To dlatego może Stasia chciała go. Weź ten z drugiej strony. Daj ten. Sobie. Podjąłem w życiu kilka lepszych decyzji niż próbowanie tego. No dobra, to słuchaj, czas podjąć ważniejszą decyzję. Który jest naszym zdaniem tutaj tego? Dobra, inaczej. To jest rozgotowany makaron, to jest bezglutenowe ciastko. Tutaj mamy aprobatę Stasi. Ja powiem tak, pod względem wyglądu... Dobra, najpierw może odpowiedzi, a później nasza argumentacja dlaczego, co, gdzie i jak, okej? Okay? Dobra. Dobra. Gotów jesteś? Tak. Dobra. 3, 4. Carrefour wskazujemy, tak? Tak. Tak, Carrefour. To już powiem dlaczego. Bo wydaje mi się, że producenci często tych karm i tak jakby w ogóle produktów dla zwierząt bardzo często robią takie, wiecie, żeby one były takie efekciarskie, ładne i w ogóle. Dlatego mi pasuje, żeby było pofarbowane na chociaż brązowo. Wiesz co? Jak się teraz zastanowiłem, to już oczywiście za to punktów nie dostanę, no. Ale wydaje mi się, że to będzie Carrefourowe, ponieważ oryginalne wydaje mi się, że miałoby taki właśnie fancy kształt bardziej. No dobra, no ale trudno, za to no dobra, już nie dostanę. Marcelik, to miał rację. Produkt Carrefour był po prawo. Po prawo. Czyli? Tu.
Tu. Tak, tu. Po moja moim... prawa. Na to a, tak, tak, moja prawa, tak, moja prawa. Takie oszustwo, czyli dobrze powiedziałem, czyli nie dostajemy. Czyli Stasia wolała, ona na początku nam dobrze pokazała. Tak. A my jej nie posłuchaliśmy. To znaczy myśleliśmy, że dobrze nam pokazała pod względem tego, że pokazała nam produkt, który wjedzie, a nie produkt, który jest marki Carrefour. A widzisz, no i... Słuchaj, tyle jest testów, za każdym razem okazuje się, że produkt ten właśnie marki sklepowej jest zazwyczaj na podobnym albo lepszym poziomie, a i tak mimo wszystko lecimy za tym markowym. No tak to wygląda. Dobra, to idziemy do następnego testu. Pierogi. Jakie to są, ruskie? Z mięsem. Z mięsem. A to nie są świąteczne pierogi. Nie są świąteczne pierogi, ale słuchaj, chwilę kiedy to widzowie oglądają, to mam już mają ferie, prawdopodobnie. No zależy jakie województwo. No zależy jakie województwo, zależy czy w której z tego części, to jest na pewno, myślę... Niesmaczne. Wydaje mi się, że będą porównywane nie, one. Ja nie lubię tego. Najczęściej my kupowaliśmy zawsze proste historie, mi się wydaje. Czy tam domowe historie, jakoś tak to się nazywa? Nie, proste. Chyba tak. Ten smak mi nie smakuje. Te mają twardy farsz, ale mają twarde ciasto, ale mają spoko farsz. Już wiem, nie chcę powiedzieć, nie smakuje. Jest to smak, który mi nie odpowiada. O, może w tę stronę powiem. Dobra. Bo ten smak znam lepiej. Tak? Okej. To nie jest mój taki konkretnie mój smak. No jestem ciekawy. Obiektywnie rzecz biorąc, te są lepsze. Tak? Te są lepsze, te mają dużo bardziej pełniejszy smak pod względem mięsa. Mają większe ciasto. Moim zdaniem wyglądają też lepiej. Daj jednego tak podnieść, po prostu ręką nawet weź pokaż. Zobacz, że ten jest troszeczkę, ma troszeczkę większe tutaj, nie wiem jak się to nazywa. A to jest kwestia jak tam zabijcie maszyna, no to tak akurat nie ma znaczenia. No tak, ale wiesz co, te nie są w apetycznym, jak dla mnie osobiście uważam, tak? Nie są w apetycznym kolorze, są takie właśnie dziwne, sine takie. Sine to może być na przykład ręka, jak się zmarznie. Na przykład, a jak wiemy w zimę łatwo o złamania, zatem proszę uważajcie. Dobra, bardzo która jest, według ciebie jest marka Carrefourowa? Na trzy. Dobra, trzy, cztery. Też to są proste ale historie chyba. Też mi się wydaje. Marcelin, czy mam rację? Obaj macie rację. Dokładnie. Tak, dobra. Za bardzo znam ten smak. Tak? Tak od razu mi wpadł, bo go nie znałem. A ja na studiach jadłem tyle pierogów mrożonych, że to jest no ja pamiętam. Wiem, zawsze o tym mówisz. No. Ja nie jadłem na studiach tyle pierogów mrożonych, bo nie bo byłem nie na studiach nigdy na przykład. Ale ja bym był, pewnie bym je jadł. A widzisz, a ja na przykład jadłem i nie skończyłem studiów. Dlatego tak przeszliśmy tak do kolejnej rundy. Mamy kabanosy z salami. Nigdy nie jadłem kabanosów z salami. Jadłem kiedyś z salami, jadłem kiedyś kabanosy, ale tak? Kabanosów z salami jeszcze nigdy nie jadłem. Czy smakują jak kabanosy z salami? Przekonajmy się. No ja wiem. A ja wiem. A że według ciebie to z salami? A ja wiem, no, kompletnie. Kabanosy z salami. Jak 150. Jakie super kabanosy. To powiedziałeś to tak niewiarygodnie. Co to jest za rodzaj kabanosa śmieszny? W sensie, mój ulubiony rodzaj kabanosa na świecie, jaki odkryłem, to jest wołowy, ale znalazłem właśnie tutaj ex aequo miejsce pierwsze. Kabanosy z salami, kto by pomyślał? Dobra, powiem tak. Ja chyba wiem, jaką odpowiedź. Ja mam swoją odpowiedź. No, też. Chodźmy odpowiedzi, potem pogadamy. Tak, 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 no, dokładnie. Trzy, cztery. Okej. Okay. Chodź o czego swoje. Dyskusja. No, dyskusja. Zatem tak, po pierwsze, to mi bardzo przypomina Tarczyńskiego popularnego, który ma po prostu te grube kabanosy swoje. Mhm. Po drugie, objętościowo, te są bardziej objętościowo, większe, są bardziej atrakcyjne dla oka. Tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że zostało coś zrobione, żeby po prostu to lepiej wyglądało. Tutaj wydaje mi się, że to jest taki goły produkt, po prostu wyprodukowany, markowy i który też jest bardzo smaczny. Jeżeli chodzi o smak, dwa różne całkowicie smaki. Dla mnie to jest bardziej salami, to jest bardziej kabanos. Dobra, tak, po pierwsze, to jest dla mnie bardziej piękny i chyba smaczniejsze. Dlaczego wskazałem na niego? Bo ten specyficzny kształt, on jest przecięty teraz w pół. One nominalnie by się zakręcały w taki sposób chyba i by szły się w takie coś. Czyli taki bardziej mogłem pochodzić z Carrefoura. Taki sposób pakowania jest bardzo standardowy dla tych paczek, które są czasami zawieszane przy kasach i tak a dalej. No właśnie, czyli małych paczek, mówi. A to są takie większe. Większe paczki zwykle są sprzedawane w sklepach, gdzie są lodówki. Carrefour ma zawsze sekcję lodówkową. Dlatego wydaje mi się, że to są takie typowe kabanosy z przykasy sprzedawane. Mogą być wiodącej marki, a to są raczej według mnie sprzedawane na sekcji lodówkowej. Jaka jest odpowiedź, to ma rację? Carrefour jest po lewo. To czyli znaczy, Mandzio ma punkt. Mandzio ja mam punkt. Czyli to były markowe, a to był Carrefour. Tak. Okej, okay, dobra, no to Mandzio wychodzi na czyli prowadzenie. Jednak tutaj wyszedłem na prowadzenie. Zobaczymy, czy je utrzymam. Talerz zamocz, kieliszek w dłoń. To zdroweczka.
Już raz to robiliśmy w programie, potem pisaliśmy, że jesteśmy debilami. Zgadzamy się. Tak, to prawda. Zgadzamy się. Jak myjesz naczynia? Ty chyba nie myjesz często naczynia rękoma. Myję, głównie rękoma. Tak? To ty jesteś fanem zmywarki. No bo cały ty zawsze moją rękoma, na przykład. Tak. Ale ty zawsze tego wrzucasz do zmywarki wszystko i wstawiasz zmywarkę, a ja wolę zmyć rękoma. Właśnie na odwrót jest. No tak, bo rękoma zawsze się gorzej zmywa niż zmywarka. To się zgadzam. No, daj pomóc swojego. Dziękuję. Mój jest kolorowy, twój nie. Ja się boję, że to jest totalna zmyłka, że on specjalnie kupił markowy, nie kolorowy, a ten kolorowy. Jest to 10 tysięcy IQ byłoby. No? 10 tysięcy. Takie totalnie. Powiem ci tak. Ale nie lubisz tak popisywać nieraz. Ten ma zapach jabłkowy, ten ma cytrynowy. Ten ma zapach chemiczny, ten ma nie, zapach... to jest jabłko. Jeżeli widzisz na przykład tak, to takie jabłko, to jest jabłko. Tak, dobra. Dobra. Ja te zmywania. Zamoczę. Dokładnie, zamoc sobie. Czekaj. Najpierw to ja sobie zamoczę. O! Tak delikatnie. Ale wymyślił. Teraz to zrobię. Nie no, to teraz się już popisujesz. A no właśnie, i teraz jest wielkie pytanie. Którą stronę wolisz używać? Oczywiście, że strona skrobiąca jest ważniejsza. Słucham. Po co ci strona skrobiąca, jak tu nie masz nic do zszorowania? No nie no, zobacz, no przecież to jest takie zabrudzenia, których zwykła gąbka nie zmyje. To patrz, patrz na to. Ja to tak, robię bez strony skrobiącej. Strony skrobiącej. To jest jeden przejazd. Widzisz, cały jeden przejazd i tylko taki efekt? Słabo, słabo. Tak, będzie napierdzielał pełną mocą teraz. No, raz, dwa, o tak, napierdzielał. O, i zobacz, o, pokaż do kamery, a, pokaż do kamery. A to, że ty tak szybko wyjąłeś, dobra, słuchaj. No, pokaż do kamery, ja zrobiłem trzy ruchy. Czy się utrzymał jakikolwiek zapach z tego? A właśnie, zapach. Właśnie, po to zrobiliśmy. Mój strasznie śmierdzi. Wiesz co, mój się spotrulizował trochę. A uwaga, umoczyłem po tobie. No ten trochę mocniej został zapach faktycznie, bo ten śmierdzi. A ten nie ma zapachu za dużo. Powąchaj w innym miejscu. No dobra, ale wącham w miejscu, nie, wącham w miejscu, gdzie umyłeś. Gdzie wymyłeś palce. Dobra, to weź do ciebie se, wraca. Dobrze, weź se, to tak. Wraca do mnie. I teraz pytanie, tak. Gdzie się znajduje płyn markowy, a gdzie Carrefourowy. Płyn podróbka? Czy możesz proszę wylać na talerz swój? Czekaj, ja chcę, czekaj, jeszcze. O, poczekaj, to nie rozumiem. Dobra, 3, 4. Wydaje mi się, że mój był bardziej płynny. Odrobinę. Ja by to miało coś jeszcze sugerować, ale wydaje mi się, że mój był odrobinę bardziej płynny. Ten ma mocniejszy zapach, ale... Zdecydowanie mocniejszy zapach, mocniejszy kolor. Dobra, ten ma troszeczkę słabszy, taki delikatniejszy, tak. Dobra, no to wskazujemy. Carrefour standardowo 3, 4. No ja tak pójdę samo. Za moim pierwszym tokiem myślenia. Wydaje mi się, że właśnie byłby taki mocniejszy... Nie, ja myślę, że chłopaki chcieli zrobić, o, weźmiemy kolorowy, a nie pomyślą, że to jest markowy, a biały to... A nie, to mi się wydaje, że Carrefourowy po prostu jest mocniejszy, no dobra, jeżeli chodzi ocali, o... Jak jest poprawna produkt Carrefour jest po prawej. Czyli tam. Tak. Czyli nie tutaj. Ma punktu. Nikt nie ma punktu. Skupicie się wywróciliśmy. Jesteśmy najgorszymi rozpoznawaczami produktów Carrefourowych na świecie. Dlatego przechodzimy do kolejnego. Nasz operator w chwili, kiedy nas nagrywa. Nasz operator w chwili, kiedy począł Energola. Bo no właśnie energetyk, to jest kolejna runda właśnie. Adi. Jezu, przypomina mi się... Też Adi, co? Później. Dobra. Słuchaj, muszę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Otóż pierwszym odcinkiem, który opublikowany został na kanale mniej więcej... I został nagrany również pierwszy. Jako pierwszy był wielki test energetyku. Dokładnie tak. To jest pierwszy nasz odcinek. Ej, słuchaj, zaraz... A, chlip. Może nawet zrobimy prawie taki chciałem powiedzieć, lifehack, że opublikujemy je w podobnych dniach, nawet do siebie. Ale nie wiem, kiedy to opublikuję. To jest tylko jedna runda. To jest jedna runda. No energetyki trochę częściej występują, aniżeli tylko na jeden odcinek. Odrobinę. Dobra, ale próbujemy. To jest pierwszy raz, kiedy próbujemy innych energetyków, aniżeli tych najpopularniejszych. Zgaduję, że będzie... A właśnie, do którego energetyka będzie porównanie? Czy będzie porównanie do Red Bulla, który jest czy właśnie... Czy kupili wiodący... Monstera, który czy kupili na Monsterka. Po prostu. To jest właśnie... Nie, raczej Red Bulla. Piccolo. Mamy tutaj Piccolo właśnie. Szczęśliwego nowego roku! No. O Jezu, to jak jakiś black smakuje. Jakieś inne dziadostwo, którego ja nie lubię osobiście. Nie, to jest Red Bull, jak 100%. Tylko po to jest Red Bull? Nie, po której stronie jest Red Bull? Ale po której stronie? Pod względem koloru? No to jest zawsze tego, skala moczu przy tych energetykach, jakby nie patrzeć. No śmiej się, śmiej. Ostre słowa jak na 12-latka, wiem, ale tak jest, kropka. No, jakby śmieję się, bo nie chcę tego wypowiedzieć na głos, co bym powiedziałeś, ale masz rację, no tak.
Ej, możemy wiesz co oszukać jeszcze? No. Dzisiaj rano, jak zaczynaliśmy plan, Marceli siedział i pił jednego energetyka. Ale nie mamy wskazać, to nie jest rozpoznawanie energetyków, tylko wskazywanie, no. Który jest karpurowy. Aha. Ale ja pamiętam, jaki on brand pił i pamiętam, jak tamten brand smakował z tamtego testu energetyków. I jeden z nich tutaj jest, więc mogę drogo wykluczenia. Dobra, powiem ci tak. Żaden z nich nie smakuje paskudnie, to jest bardzo duży plus, ponieważ ja się zawsze myślałem, że te wszystkie energetyki... Chodzi o gościu, który wali codziennie Monstera. Który smakuje przypysznie, jak wszyscy wiemy. Ale żaden z nich nie smakuje paskudnie, co się bałem, że będzie brand właśnie tutaj jakiś sklepowy, tani, no. Będzie smakował paskudnie, jeżeli chodzi o energetyka. Ja mam swój typ. Ty też? Ja mam swój typ, dobra. Tylko doprecyzuję. Ja uważam, że obydwa energetyki smakują źle, bo ich nie lubię. Dobra, to co, 3, 4. Jaśniejszy kolor, dlatego. To jest Red Bull albo Black, tak mi się wydaje. Że to jest jakby, ten smak znam, tego smaku nie znam. No. Obaj macie rację, no, Kerfu tak. Poprawia. A ja, powiedz, jaki to był energetyk? Po lewej? No. Tak. Red Bull. Red Bull. Za dużo najemy się. Najemy się ich za dużo. Doganie, przechodzimy do ostatniej rundy, czyli Ignacy, no mnie wyrówni. Okej, na rundę finałową mamy płyn do pukania ust. Masz czasem tak, że jesteś tak. Sobie na dniu zdjęciowym. I jakby kręcisz sobie różne ujęcia, i strasznie ci zaczyna śmierdzić z buzi. Walić z japy. Tak. I wtedy ktoś z planu przychodzi i mówi, hej chłopaki, przetestujcie akurat test, macie akurat przed wami test. Ja wiem, że to nie jest super test, ale go przeprowadźmy, co? Będzie fajnie. No. To jest taka wtedy sugestia od wszystkich osób na planie. Chłopaki, zróbcie ten test. Na pewno będzie bardzo istotny, żebyście go zrobili. To ma znaczy, że będzie rzadko myjemy zęby albo rzadko chodzimy na dentystę. Albo mają bardzo wyczulony węch. Tak. A my już zjedliśmy kilka paskudnych rzeczy dzisiaj, jak na przykład Denta Stixy. Dokładnie, tak. Co nie było planowane, ale byłeś zaskoczony. Byłem trochę zaskoczony. Dobra, no to... tego się oczywiście nie pije, tylko półka. Jezu, jaki silny! Jaki żrący! Ty używasz w ogóle płynów do pukania ustnej? Rzadko. Rzadko płuczę. Okej, no to może dlatego cię tak boli. Może dlatego jestem nieprzyzwyczajony. Ja w ogóle nie lubię bardzo mocnych też past. Ja lubię, jeżeli wiesz, wolę gumę sobie położyć, ale nie lubię takiej pasty, która aż tak jest mocna, tak przeżera, bo mi się ona trzyma nawet cały dzień. Ja mam bardzo wrażliwy smak, jeżeli o to chodzi. No bez porównania. Chyba wiem. Bez porównania. Bądź tak dobry, proszę, kuchnij mi tutaj. A teraz mi kuchnąłeś którym? Tym. Nic nie wyczułem. Powiem ci tak. To nie, ten test nic nie pomoże. Mogę zrobić tak. Nie, absolutnie. Znasz ten żart z tym? No. No nie, błagam, nie. Błagam, Casey nie. Casey Neistat kiedyś to powiedział. Pamiętasz, Casey Neistat jest takim znanym twórcą, influencerem, bardzo wpływowym. Tak, wpływowiczem. Tak. Zadał mu pytanie Ethan z kanału H3H3. Tak. Jedyna Casey. Słuszna nazwa, jak można to tak. Wymawiać, to jest hehe. Hehe. Casey, czy kiedykolwiek, bo to było pytanie od widzów, puściłeś bąka i sprawdziłeś, jak on pachnie. Tak. I Casey Neistat wtedy odpowiedział jedną rzecz. Tak. Istnieją tylko dwa typy ludzi. Ludzie, którzy to robią. I ludzie, którzy kłamią. I kłamcy. Tak. I to powiedział Casey Neistat. Ten bardzo wpływowy twórca. Dobra. Ja mam swój typ, mam swoją odpowiedź. Nie wiem, czy jest słuszna, nie wiem, czy jest fajna. Prawdopodobnie zremisujesz, ale trudno. Dobra. Mam tak odpowiedź. Nie wiem, czy tak, jakbyś tak muzycznie mi to powiedział. Odpowiadamy. To odpowiadamy tu. Tu. Ja daję, że to jest Carrefour. Uważam, że tutaj jest Carrefour z takiego powodu, że tam jest bardziej zrównoważony smak. Ja wiem, ale nie że... nie muszę mieć smaku, wiesz o co chodzi. Ja wiem, ale uważam, że Listerine, do którego jest porównywany, nie byłby aż tak taki niszczący usta. To jest tak mocny to strasznie. To jest Listerine? To jest wiodący? Tak, ale myślę, że to jest... mi się wydaje, że to był smak Listerine. Też mi się tak wydaje, że się pomyliłem. No ale trudno, jak coś no to nie, będzie zobaczmy. Remis. Marceli? Mandziu, pomyliłeś się. Carrefour jest po lewej. Czyli tylko Carrefour. Czyli udało mi się remis. Udało mi się wyrównać. Udało się wyrównać. Gratuluję Ignacy remisu. Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie i pamiętajcie, jeżeli chcecie sobie odświeżyć oddech, każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 18 jest na to idealna pora na naszym kanale. Zapraszamy gorąco. Cześć. Kliknij w kartę, żeby zobaczyć ostatni odcinek oraz zasubskrybuj kanał.